Wtorek 5. tygodnia Wielkiego Postu. Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych czasach lud Tobie służący wzrastał w liczbę i zasługi. Czas Wielkiego Postu jest czasem wypełniania woli Bożej. Bóg przygotowuje dla nas różnego rodzaju zadania i plany. Ważne jest to, byśmy współpracowali z łaską Bożą. Aby rozpoznać, czego Pan Bóg od nas oczekuje, potrzeba Wielkiego Postu, który jest czasem ciszy, czasem wyrzeczenia i czasem umartwienia. Wydaje nam się nieraz, że Bóg nie mówi do nas, że Bóg milczy. Ale tak naprawdę nieraz jest tak, że robimy wszystko, aby tego Boga nie usłyszeć. Niejednokrotnie nie chcemy poznać woli Bożej, bo obawiamy się, że Bóg zmieni to wszystko, co sobie zaplanowaliśmy i czego chcemy. A przecież w codziennym pacierzu, kiedy mówimy Ojcze Nasz, prosimy, aby to nie nasza, ale Jego wola wypełniała się w naszym życiu. Prośmy zatem Pana, aby On nieustannie wskazywał nam drogę, którą mamy kroczyć, pamiętając, by nasze codzienne życie było także świadectwem wobec ludzi, których Bóg spotyka na drodze naszego życia.